Tak, niemiecka młodzież reaguje na komiks, który miał promować Polskę i jednego z najwybitniejszych Polaków, Fryderyka Chopina. Jeżeli ten komiks ma być odzwierciedleniem polskiej kultury, to przyznam, że takie sformułowania są co najmniej dziwne i wydaje mi się, że niewłaściwe. W jednej z pięciu części książki pianista przypominający z wyglądu polskiego kompozytora ma zagrać koncert w więzieniu. To próbka rozmowy z towarzyszącym mu byłym więźniem. Wracasz jak Blake Carrington. Co? Uf, sto. A tak, dyrektor więzienia wita gości. Witam z okazji dwuchsetlecia urodzin, Łączenie tych wulgaryzmów z postacią Chopina i z promowaniem Polski, no jest to bardzo kontrowersyjna rzecz. Komiks został wydany z okazji Roku Chopinowskiego pod patronatem ambasady polskiej w Berlinie. Dlatego się umawialiśmy. Ambasador Marek Prawda w ostatniej chwili odwołał dziś spotkanie z dziennikarzami. Przeklinający Chopin, jakiś język, bagienny bulgot, jakieś grypsery, ktoś za to powinien odpowiedzieć. Odpowiedzieć choćby za takie sformułowania. Tancerki, po ch**y je tu brałeś w ogóle? Wiesz co będzie, jak to bydło się na nie napatrzy? Jeb***y cwelo holokaust. No nie powinno być raczej tak, że państwowe instytucje inwestują same w wyśmiewanie siebie. MSZ po kilkunastu godzinach milczenia wyraziło ubolewanie. Wyciągniemy konsekwencje służbowe wobec tych, którzy mogli na odpowiednim etapie powstrzymać taką publikację. Tu mamy Chopina z zapałek ulepionego. Twórca najbardziej kontrowersyjnej części komiksu, Krzysztof Ostry-Ostrowski, mówi, że nie narysował komiksu historycznego, a stworzona przez niego postać nie nawiązuje wprost do postaci genialnego kompozytora. Nie miałem żadnego briefu, że tak powiem. Jakby całkowicie wolną rękę na przedstawienie swojego pomysłu, jak ugryźć coś takiego. Publikacja kosztowała ponad 100 tysięcy złotych i została wydrukowana w grudniu, gdy rok chopinowski się kończył. Komiks poświęcony Fryderykowi Chopinowi na szczęście nie trafił do szerszej publiczności, ale trudno powiedzieć, że nic się nie stało. Ktoś za publiczne pieniądze ikonę polskiej kultury umieścił w rynsztoku i zamiast promocji jest kompromitacja. Grzegorz Kępka, Wydarzenia.